Ja nazywam się Bartosz Bochenczak i mam niewątpliwy zaszczyt być szefem sztabu wyborczego Konfederacji w tym wyścigu wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Drodzy Państwo, wsłuchując się w głosy naszych wyborców, w głosy naszych sympatyków, które mówią, żebyśmy odwiedzali jak najwięcej miejscowości, żebyśmy byli widoczni w jak największej liczbie miast, żebyśmy byli blisko wyborców. Wsłuchaliśmy się w te głosy i dzisiaj, drodzy Państwo, ogłaszamy trasę, wielką trasę Konfederacji. Trasę, podczas której odwiedzimy 107 miast w Polsce, miast i okolic w Polsce, chcąc pokazać program Konfederacji, chcąc pokazać to, z czym idziemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Te trasy objeżdżą przede wszystkim główni liderzy oraz nasi kandydaci w 13 okręgach. I jako pierwszą o zabranie głosu proszę jedną z naszych kandydatek, dyrektora do spraw europejskich, Anna Bryłka. Dokładnie za miesiąc, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Konfederacja rusza w trasę wyborczą. Odwiedzimy i nasi liderzy, nasi kandydaci odwiedzą setki miejscowości w całym kraju. W każdym województwie można z nas spotkać, można nam zadać pytanie. Obserwujemy to, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej. Chcemy dotrzeć z naszym przekazem do naszych sympatyków, do naszych wyborców, ale również do tych, którzy są niezdecydowani albo nie są świadomi tego, z czym się wiąże polityka Unii Europejskiej i w jaki sposób Konfederacja chce ją zmienić na poziomie Parlamentu Europejskiego. Obserwujemy, co wydarzyło się przez ostatnie 5 lat. Jak bardzo przyspieszył proces centralizacji, federalizacji i budowa europejskiego superpaństwa. Obserwujemy, co się dzieje z Europejskim Zielonym Ładem. Obserwujemy, jak małą świadomość mają Polacy w związku z realizowaną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Z takim przekazem, właśnie z przekazem propolskim, propaństwowym i realizacji polskiego interesu w Unii Europejskiej chcemy docierać przez najbliższe 4 tygodnie. Serdecznie, mam serdeczną przyjemność również w swoim imieniu zaprosić do tego, aby w najbliższy weekend spotkać się z nami w województwie śląskim, w województwie opolskim, w województwie dolnośląskim. Zachęcam sympatyków. Informujcie znajomych, informujcie przyjaciół, informujcie rodzinę o tym, że odwiedzamy konkretne miejscowości. Można nas spotkać, zadać pytanie, zrobić zdjęcie. Spotkamy się z każdym zainteresowanym. Odpowiemy na każde Państwa pytanie. Ruszamy w tych wyborach z pełną energią, z pełną aktywnością i taką pracę również chcemy w imieniu polskiego narodu realizować na poziomie Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak, a teraz o głos poproszę rzecznika prasowego Konfederacji, jedną z kandydatek też w tych wyborach, Ewa Zajączkowska-Hernik. Szanowni Państwo, podczas gdy inne partie w Sejmie kłócą się o to, kto ma rację, my działamy. My wyjeżdżamy w Polskę, słuchamy naszych wyborców i jedziemy do 107 miejscowości oraz okolic, by porozmawiać z Wami. Bo to od Was zależy, czy 9 czerwca wybierzemy do Parlamentu Europejskiego reprezentację, która będzie dbała w Parlamencie Europejskim o nasz interes, czy wybierzemy ludzi, którzy za pieniądze chociażby z Krajowego Planu Odbudowy są w stanie sprzedać dosłownie wszystko, byleby tylko pozyskać jakieś środki z Unii Europejskiej. Taka postawa w naszym mniemaniu jest niedopuszczalna. My idziemy do Parlamentu Europejskiego po to, żeby dbać o Polskę, po to, żeby dbać o Was, po to, żeby dbać o Wasze portfele, po to, żeby dbać o Wasze bezpieczeństwo, bo widzimy, jak dużo zagrożeń płynie z obecnej polityki Unii Europejskiej. Kiedy w 2019 roku odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego, żaden z polityków nie zająknął się nawet, że kadencja Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej będzie prowadziła do tego, że wprowadzone zostaną tak szkodliwe programy jak Zielony Ład, jak Fit for 55, jak mechanizm pieniądze za praworządność, jak jakieś kamienie milowe. Żaden polityk nie powiedział, że coś takiego nas czeka, bo gdyby powiedział prawdę, po prostu nie zostałby do tego parlamentu wybrany. Teraz są kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. Już widzimy, co nas czeka. Widzimy, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska i te wybory, które odbędą się 9 czerwca, są niezwykle istotne, bo od tych wyborów zależy, w którym kierunku Unia Europejska pójdzie. Czy pójdzie w kierunku Unii Narodów Suwerennych,
innych narodów niezależnych, które mają prawo decydowania o swojej polityce fiskalnej, o swojej polityce migracyjnej, o swojej polityce zdrowotnej, czy pójdzie w kierunku jednego zamordystycznego superpaństwa, gdzie państwa narodowe nie będą miały tak naprawdę nic do powiedzenia i tylko będziemy czekali, aż przyjdzie rozkaz z góry, nie wiem, z kilku państw i będziemy mieli wytyczony kierunek, w którym mamy iść, a jeżeli w nim nie pójdziemy, no to będziemy płacić ogromne kary. Konfederacja się na to nie zgadza. Jako jedyne ugrupowanie polityczne mamy w tych wyborach czystą kartę i jako jedyni rzetelnie informujemy Was o tym, co nas czeka w Unii Europejskiej, co nas czeka w związku z polityką Unii Europejskiej, z polityką Komisji Europejskiej i dlatego prosimy Was o to, byście 9 czerwca poszli na wybory, bo to jest bardzo ważne, żeby wybrać świadomie 9 czerwca swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego, byście zagłosowali na Konfederację i byście dali nam szansę pracować tak dobrze, jak teraz pracujemy w polskim Sejmie. Bardzo dziękuję. I o podsumowanie dzisiejszej konferencji prasowej proszę jednego z członków Rady Liderów, Michał Wawer. Szanowni Państwo, już za miesiąc staniecie Państwo przed wyborem. Wyborem bardzo ważnym i zarazem wyborem bardzo prostym, dlatego że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego są tylko dwie możliwości. Po jednej stronie barykady są politycy PiS-u, Platformy i ich przystawek, politycy, którzy tutaj w Warszawie, w Polsce obiecują dbanie o polskie interesy na forum Unii Europejskiej, a następnie jeżdżą do Brukseli, robią coś dokładnie przeciwnego do tego, co obiecywali, podpisują i głosują za aktami prawnymi uderzającymi w polski poziom życia, w polską kulturę, w polską gospodarkę, w polskie rolnictwo, szkodzące Polsce na dziesiątki różnych sposobów. Po drugiej stronie barykady natomiast są już tylko kandydaci i politycy Konfederacji. Kandydaci i politycy, którzy przewidywali skutki tych wszystkich szkodliwych reform, które Unia Europejska chce wprowadzać, którzy prawidłowo diagnozowali wtedy, kiedy wszystkie inne partie twierdziły, że nie, to na pewno nie w ten sposób, to na pewno będzie inaczej, na pewno wszystko będzie dobrze. Niestety teraz okazuje się, że nie wszystko jest dobrze, a raczej dzieje się dokładnie tak, jak politycy Konfederacji przewidywali. Kandydaci Konfederacji są jedynymi, którzy szczerze chcą w Unii Europejskiej bronić naszej wolności, naszego poziomu życia, naszej suwerenności. I dlatego bardzo Was zachęcam, żebyście w ciągu tego najbliższego miesiąca wspierali naszych kandydatów, żebyście przychodzili na nasze spotkania na tej właśnie trasie po 107 miastach i okolicach, żebyście zajrzeli na naszą stronę internetową, gdzie możecie sprawdzić, kiedy będzie spotkanie w Waszych okolicach i możecie także zgłosić się przez formularz kontaktowy, wesprzeć naszych kandydatów poprzez wywieszenie ich banerów, poprzez promowanie ich w internecie, poprzez wpłacenie darowizny na kampanię konkretnego swojego ulubionego kandydata. Cała ta baza wiedzy jest na naszej stronie internetowej.